Witajcie kochani, tak bardzo się cieszę, że dziś jestem z wami. Tym razem przygotowałam coś więcej niż taniec zumby. Zapraszam was do... pirackiej przygody. Dołączyłam do drużyny kapitana Maxa i razem z Maxem będziemy poszukiwaczami skarbu. A oto nasza mapa skarbu. Skakujmy do statku i razem z Maxem popłyjmy poznać zadanie numer 1. Piracka sałatka. Dobrze, a więc przygotujmy ją. Dziś pomoże mi w tym Olaf. Do przygotowania sałatki będą nam potrzebne truskawki, banan i kiwi, słonecznik, błonnik oraz ostatnim elementem kwaśnym będzie cytrynka. Olaf, to zabieramy się za przygotowanie pirackiej sałatki? Od czego zaczynamy? Super! Truskawki musimy pokroić na małe plasterki i dodać do naszej miski. Teraz weźmiemy banany. Mi dasz banana ty? Tak, tobie też dam banana. Podzielimy się na pół, dobra? Dobra. Ważnym składnikiem naszej sałatki jest kiwi, które ma bardzo dużo witaminy C. Musimy je pokroić w kostkę. Ubi się kostka. To jest taki kwadrat, zaraz ci pokażę, dobra? Może ja ci pomogę? Ja sama. Dodajemy teraz troszeczkę błonnika. Teraz co dodamy? A co to jest? Jedzenie. Jedzenie, ale jakie? Nie wiem. Sło? Słodkie? Nie. Słonecznik. Bierzemy garść. Dodajemy słonecznik. Ostatni składnik, sok z cytryny. Olaf, chcesz spróbować? O, właśnie. Co nam pozostało, to tylko wymieszać i zjeść. Dobra? Smakuje. Zadanie numer 1 wykonane. Brawo Olaf, piątka. Zadanie numer 2. Taniec pirata. Słuchajcie, mamy już siłę po owocowej sałatce. Teraz czas na taniec pirata. Zapomniałam wam powiedzieć, że dzisiaj mamy gości. Maja i Wiktoria, zapraszam do mnie. Cześć dziewczyny. Hej Maju, cześć Wiktoria. Czy pomożecie mi? Tak. No to zaczynamy. Czas na muzykę. Jako sami, ale pirata. Masz to music, gringara. Nauczyliśmy się tańca pirata, teraz idziemy wcielić to w życie. Thank you.
Makijaż pirata. Cześć dzieciaki, pokażę wam jak wykonać krok po kroku makijaż pirata i piratki. Jest ze mną dzisiaj Patty i Kuba i będą moimi pomocnikami. Jesteście gotowi? Tak. Zaczniemy od Patty. Dobra, namaluję ci na policzku czaszkę pirata i użyję do tego czarnej farby. Zarys czaszki jest już namalowany, teraz użyję białej farby do namalowania oczu i nosa. Teraz będę potrzebowała twojego drugiego policzka, bo będę malowała na drugim policzku kotwicę tak samo czarną farbą. Ok, teraz musisz zamknąć oczy. Ostatnie poprawki i gotowe. I jak podoba ci się? Tak. Patty już gotowa, czas na Kubę. Zrobimy z ciebie prawdziwego pirata. Dobra, zaczniemy od namalowania czerwonej chustki. Będziemy malować kropki. Użyjemy białej farby. Twój makijaż już gotowy. Jeżeli macie w domu jakieś gadżety pirackie, to możecie użyć do makijażu, a ja tobie, Kuba, założę opaskę piracką. Śmiej, jesteście super piraci, super załoga, la 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 la. My naszą pracę już wykonaliśmy, teraz czas na was. Poproście o pomoc rodziców i wykonajcie w domu prosty makijaż. Dziękuję bardzo za wspólne malowanie, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Przed nami ostatnie zadanie. Balonowa siatkówka. Zaproś do zabawy siostrę, brata lub rodzica. Maja! O, jesteś tutaj. Wiesz, że dzisiaj gramy w balonową siatkówkę? Tak. A z kim dzisiaj zagrasz mecz? Z moją siostrą Wiktorią. Ale gdzie jest Wiktoria? Zawołajmy ją. Wiktoria! Tu jestem. Dołącz do nas. Dziewczyny, trzymajcie piłkę, a ja rozwieszę wam naszą piracką siatkówkę. Nasz statek ma 1000 lat i ma zardzewiałe gwoździe, które super nadadzą się do tego, żeby zawiązać na nim siatkę. Gotowe. Maja, stań naprzeciwko Wiktorii, przejdź pod siatką. Gramy do 3 punktów. Dziewczyny, punkt zdobywa osoba, która przebije balona bądź piłkę na stronę przeciwnika, a przeciwnik nie odbierze piłki. Na moim statku panuje jeszcze jedna zasada. Kto waży się dotknąć mojej flagi pirata, od razu traci punkt. Jesteście gotowe? Tak. Możemy zaczynać. Punkt dla Mai. Dla Wiktorii. 1-1. Balon dotknął mojej flagi. Punkt dla Mai. Punkt dla Wiktorii. 2-2. Uwaga, teraz decydujący set. Kto zdobędzie punkt, wygrywa mecz. Gratulacje! Gratulacje! Wszystkie zadania wykonane. Teraz zmierzamy w stronę skarbu. Thank you.
Kochani, a w naszej skrzyni skarbów mnóstwo zaproszeń na zajęcia Zumba Kids Online. Wyślijcie mi zdjęcia lub filmik, jak wykonujecie nasze zadania z mapy skarbów. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. A i dajcie znać w komentarzach, czy podobała Wam się piracka przygoda.